Kapitulacja była około 9 chyba wieczorem. No i powiedziano nam, że kto chce do niewoli, niech idzie. Kto nie chce, niech zostaje. No ja z tą nogą, a ona z tą matką zostałyśmy w piwnicy. Na drugi dzień rano wyszliśmy, kazali nam ludzie cywilni zdjąć te opaski, powiedzieli, bo to jest, tutaj cywile sami są, tu nie ma wojska. No tośmy zdjęły opaski i idziemy z tymi ludźmi. Idziemy przez wiadukt, patrzymy, a tam naszych chłopców prowadzą. Więc szybko opaski na ramię i wmieszałyśmy się w nich. I poszliśmy do niewoli z nimi razem.